Norbi, dwie najważniejsze informacje są takie, że GKS Tychy jest liderem. GKS Tychy po raz pierwszy w historii wygrywa w Krakowie, natomiast no, w tyskich domach mogło dojść do kilku zawałów, bo końcówka była naprawdę chyba mocno stresująca. Na pewno końcówka była ciężka, Wisła już nas przycisnęła, my się broniliśmy i ciężko było wyjść z tego ich natarcia. Nam się to udało, odparliśmy ten atak i wygrywamy ten mecz i bardzo się z tego cieszymy. Nie wiem, kto lepszy zrobił prezent Maćkowi Kikolskiemu, czy wy, czy on sam, no bo te jego interwencje w końcówce meczu, no niesamowite. Myślę, że on pomógł naszej drużynie i drużyna pomogła jemu, bo zachował czyste konto, także nawzajem ta współpraca wyglądała dobrze i dlatego wygraliśmy mecz. Jak grało ci się na nowej pozycji, no bo sporo było biegania, sporo było przesuwania, szczególnie z Rumkiem, zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej połowie pierwszej części? Na pewno trochę inna pozycja, trochę inne bieganie, bo trzeba biegać trochę szybciej i innym tempem niż w środku pola, ale myślę, że dałem radę na tej pozycji i że jakoś to wyglądało. Był taki pomysł trenera na ten mecz, żeby grać tym średnim pressingiem, podchodzić wyżej, kiedy Wisła rozgrywała z piątki, no bo widać, że rywale mieli z tym chyba sporo problemów. Na pewno była to część planu, żeby podchodzić wysoko i ich tam presować i prowadzić, brać piłkę wysoko. Myślę, że parę razy się to udało i z tego mieliśmy jakieś sytuacje. Norbi, czy w tabelę przed meczem spoglądaliście, czy był już zakaz od trenera no, po tym, co wydarzyło się w Łęcznej? No ja osobiście nie spoglądałem, myślę, że chłopaki też nie, liczył się kolejny mecz i fajnie, że go wygraliśmy.